Teraz przenosimy się pod Racławicę do 4 kwietnia 1794 roku, aby przypomnieć sobie pierwszą dużą bitwę powstania kościuszkowskiego. Jeśli ciekawi Was, co to ma wspólnego z Rzeszowem, otóż w tym przenoszeniu w czasie ma nam pomóc makieta bitwy racławickiej. I nie chodzi tu o słynną panoramę racławicką Jana Styki Kossaka, ale o rzeźbioną makietę, którą dla swojego wnuczka wymyślił Janusz Król. Stworzył ponad 300 rzeźbionych figurek, teren uformował tak jak ten prawdziwy, skonsultował wszystko z historykami i po 5 latach jego pracy i innych powstał taki właśnie efekt. Makieta przedstawiająca bitwę pod Racławicami w roku 1794 została wykonana w drewnie lipowym na stole o powierzchni 40 metrów kwadratowych. Inspiracją do budowy makiety był po prostu mój wnuczek, któremu kupiłem figurkę Kosyniera wielkości, właśnie tej wielkości zbliżonej. No i postanowiłem, że coś mu trzeba zrobić więcej, nie kupować tylko różne zabawki, różne tego, ale coś takiego. No i makieta powstała w ciągu 5 lat. Z kuratorem Małopolski zrobiliśmy, z kuratorem oświaty w Małopolsce zrobiliśmy kartę pracy dla dzieci, dla swojego sprawdzenia wiedzy. Po całej ekspozycji dzieci dostają kartę pracy, którą uzupełniają i wtedy nauczyciel wie, jak bardzo brały udział w bitwie pod Racławicami, czy wiedza jest zupełna. Ludzie, ludzie, czy słyszycie? Larum bije polski dzwon, racławicki dzwoni dzwon. Czy słyszycie ton na trwogę? Tak mocno grzmiał ten sam dzwon w Racławicach, gdy kolumna wojsk rosyjskich generała Tormasowa od Pińczowa, od Skalbmierza nadciągała rankiem. Szanowni Państwo, witamy na pokazie makiety upamiętniającej słynną bitwę pod Racławicami. Oto przed nami makieta wykonana w skali 1 do 10. Tworzą ją figury 300 postaci wyrzeźbionych z drewna lipowego w latach 2005-2010 przez grupę polskich artystów pod kierunkiem Janusza Króla. Usytuowano je na wymodelowanym terenie, który odzwierciedla układ topograficzny okolic Racławic, gdzie rozgrywała się bitwa. Konsultowane było z historykami, tak, i podkład słowny, który tu jest puszczany jako narracja do opowiadania 20-minutowego przez Andrzeja Seweryna, było właśnie napisane przez historyków wspólnie, żeby to tak zegrało czasowo i w ciągu obrotu stołu, bo stół ma... W ciągu 20 minut stół się obraca. W Rzeszowie zostanie do października, do końca października. Taki jest plan. Zaproszenie właśnie na Podkarpacie. Po raz pierwszy jesteśmy na Podkarpaciu. Ekspozycja już jeździ 2 lata. Była w Kielcach, w Warszawie, w Katowicach, w Krakowie dwukrotnie już i również w Racławicach, tam na terenie bitwy, że tak powiem, była prezentowana. Dalsze plany jest też znowuż Warszawa, Lwów. Może Stany Zjednoczone, tak się zastanawiamy, czy nie pojechać troszeczkę dalej z kościuszką, jest dość popularny. Przenieśmy się wyobraźnią ponad 2 wieki wstecz i przypomnijmy najważniejsze fakty z nią związane. 24 marca 1794 roku na krakowskim rynku Tadeusz Kościuszko ogłosił akt powszechnego powstania. W tym samym dniu jako jego naczelnik złożył przysięgę narodowi polskiemu. Proklamacja powstania została przyjęta z entuzjazmem zarówno przez garnizon, jak i przez mieszkańców Krakowa. Kościuszko powołał pod broń wszystkich obywateli od 18 do 28 lat, co było jednocześnie wyrazem jego programu politycznego w kwestii chłopskiej, ponieważ do tej pory chłop pańszczyźniany nie miał prawa noszenia broni.